30 sierpnia wspominamy Rebekę, żonę Izaaka. Rebeka pojawia się w 24 rozdziale Księgi Rodzaju jako córka Betuela z Aram-Nahraim, a siostra Labana. Eliezer, wierny sługa i zarządca dóbr Abrahama, spotkał ją u studni i uznał za odpowiednią dla Izaaka, któremu na życzenie sędziwego ojca miał sprowadzić żonę. Dopiero po 10 latach Rebeka urodziła Izaakowi braci bliźniaków, Ezawa i Jakuba. Tego ostatniego darzyła szczególną miłością, dlatego też gdy na wpół ślepy Izaak pragnął powierzyć synom dziedzictwo, podstępnie podsunęła Jakuba na odebranie pełnego ojcowskiego błogosławieństwa. Dlatego musiała rozstać się z ukochanym synem, którego wysłała do kraju Lady Dziecinnych, aby tam poszukał sobie żony. Rebekę pochowano na polu Makpela, w pobliżu Mamre, w miejscu, które Abraham nabył od Hetyty Efrona. Do tradycji biblijnej przeszła jako niewiasta, skromna i powściągliwa, pełna powabu i uprzejmości. Jej grób pokazuje się obecnie w meczecie w Hebronie, na południe od Jerozolimy. Gdzieniegdzie wspominano ją w dniu 30 sierpnia. Módlmy się. Wszechmogący Boże, niech modlitwa świętych, których dzień obchodzimy, wyjedna nam Twoją pomoc, abyśmy mogli uczestniczyć w ich wiecznej chwale. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego. Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Wszyscy święci, święte Boże.